Jeszcze inny mediator. Może być? Kobiet jest więcej jako mediatorów. Może to ma jakąś specyfikę, a może nie. Na pewno jednak procedura jest jednolita. O tej procedurze w poprzedniej książeczce. Ale tu chciałbym, opisując mediatora, jakie cechy powinien posiadać, powiedzieć, jakie powinien przestrzegać zasady. To też jest coś dla mediatora ważne. Na tym polu, na tej przestrzeni, na której prowadzona będzie mediacja, do tego pomieszczenia, do którego przyjdą strony, pierwszą rzecz, którą powinna zrobić nasza pani mediator, to postawić granicę. Postawić granicę w obszarze, który jest jej, który chroni jej prywatność, od konfliktu, który jest stron. Strony mają konflikt, a mediator ma swoją procedurę. Przypilibyśmy naszej pani mediator znaczek, pewny mediator. I takimi znaczkami spróbujemy wyznaczyć i opisać zasady mediacji, jeśli mediator naprawdę powinien dawać gwarancję jakości swojej pracy. Pewny mediator. Do mediacji przystępują tylko takie strony, które chcą się porozumieć. Oto wola porozumienia jako możliwość podjęcia mediacji. Z całą pewnością mediacje są dobrowolne i żadne przepisy prawa nie mogą zmienić tej okoliczności. Strony, które przyjdą do mediacji, dowiedzą się ważnej rzeczy od mediatora. Pani mediator powie im, że konflikt należy do nich. Zasada autonomii konfliktu wskazywać będzie, że to oni podejmować będą wszelkie decyzje o tym, w jaki sposób konflikt zostanie rozwiązany. Mediator nie będzie konsultował żadnych rozwiązań, nie będzie doradzał, nie będzie źródłem jakichkolwiek dodatkowych rozwiązań. Mediator natomiast stać będzie na straży tego, aby te rozwiązania wymyślone przez strony były korzystne zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. Oto te cztery zasady opiszą sytuację stron. Mediator powinien pilnować, aby do mediacji przystępować tylko wtedy, gdy strony chcą się porozumieć. Być pewnym, że strony są dobrowolnie, nie przychodzą pod żadnym przymusem, że chcą się porozumieć. No i wreszcie to, że wiedzą o tym, że konflikt należy do nich i że sami będą poszukiwali rozwiązań. Na pewno komentarza wymaga ta wola porozumienia. Oto różnica między mediacjami promowanymi przez Williama Lincolna, którego standard jest źródłem mediacji klasycznych, i Christopherem Moorem, który napisał grubą książkę na temat mediacji. On zdejmuje tą zasadę. On mówi, skoro strony są w konflikcie, trzeba zastanowić się, jakie jest źródło tego konfliktu, postawić hipotezy, do tych hipotez tezy, zbudować strategię, przećwiczyć strategię i zacząć je stosować. Nie ma znaczenia, czy strony chcą się porozumieć, bo prawdopodobnie mogą kłamać, mogą nie wiedzieć. Różne mogą być interesy, które leżeć będą u podstaw ich nieprawidłowego działania. My, wprowadzając zasadę woli porozumienia i poprzez misję dobrej woli, upraszczamy pani mediator zadanie. Ta mediacja będzie sprawnym procesem zarządzania, tak jak oczekiwałby tego Christopher Moore. Może więc poszukajmy prostych narzędzi, wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, a nie komplikujmy sobie zadania, budując wielkie strategie przy uznaniu, że strony być może dogadać się nie chcą. Mamy wielką wiarę do ludzi. Jeśli zapytamy 3 razy, czy chcą się porozumieć, to każda ze stron będzie mogła powiedzieć i przystąpić do mediacji, korzystając z przywileju, który stwarza mediację. Może jeszcze o dobrowolności. Dobrowolność przystępowania do mediacji wskazuje 4 obszary, dla których strony mogą do mediacji przystąpić, choć tak naprawdę porozumieć się nie chcą. I na te rzeczy na pewno zwracać warto uwagę. Otóż strony mogą chcieć przystąpić do mediacji dlatego, by wykazać swoją dobrą wolę, choć jej nie mają. No jeśli tak będzie, to nie ma problemu, bo może się okazać, że wskutek mediacji zostanie zawarta ugoda. I skoro nie mieli dobrej woli, to teraz ją nabędą i podpiszą ugodę. Mogą przystąpić do mediacji, strona może przystąpić do mediacji po to, aby wykazać złą wolę drugiej strony. No cóż, tak też może być. Jeśli przestrzegać będziemy reguł postępowania, słuchać będziemy stron, pozwolimy na wyjaśnienie istotnych kwestii i odbędziemy rozmowy indywidualne, znowu może okazać się, że i ten czynnik zostanie zniwelowany. 2 pozostałe, czyli chęć zyskania na czasie, wymaga od mediatora wysokiego poziomu profesjonalizmu, aby przestrzegał norm prawnych, bo to one będą przyczynkiem do uporządkowanego, sprawnego procesu.
No i wreszcie czwarty, chyba najważniejszy powód, który powoduje, że strony, który przyczynia się do tego, że strony do mediacji przystępują, choć dogadać się nie chcą. Otóż mediacja to świetne źródło informacji. Tylko że chroni strony przed wykorzystywaniem informacji przepis kodeksu postępowania cywilnego, który mówi, że bezskuteczne jest powoływanie się przed sądem lub sądem polubownym na jakiekolwiek oświadczenia składane w toku postępowania mediacyjnego. W tej sytuacji te cztery proste zasady, zasada woli porozumienia, dobrowolności, autonomii konfliktu i satysfakcji stron, są wystarczające, aby strony, deklarując ich przestrzeganie, mogły przystąpić razem z mediatorem do wspólnej dobrej pracy. W dłoni mam jeszcze 5 znaczków, to i 5 zasad, które są potrzebne, aby mediacje mogły bezpiecznie się odbyć. Na tej przestrzeni pomiędzy mediatorem a stronami mediatora spotykać mogą różne trudne sytuacje. Zacznijmy od nieformalności. Cały ten proces jest nieformalny, a to właśnie tak trudne do zrozumienia przez prawników. Bo rzeczywiście, pani mediator ze stronami, w prywatnych okolicznościach, jak u cioci na imieninach, będzie mogła rozmawiać swobodnie. Będzie mogła tworzyć przyjazny klimat do rozmowy. To z kolei, co może być zagrożeniem, to to, że strony mogą krzyczeć na siebie, obrażać się wzajemnie, ranić. Aby tego nie czynili, wprowadzona jest zasada szacunku. To samo oczywiście dotyczy mediatora, przy czym wykształcony mediator, stabilny mediator wie o tym, że w żaden sposób nie powinien być dla nikogo ze stron przykry. Oprócz zasady nieformalności, zasady szacunku, potrzebna będzie i zasada działania w dobrej wierze. A działania w dobrej wierze to znowu odwołanie się do tej prawdy. Prosimy, aby strony w mediacji mówiły prawdę, żeby przedstawiały zdarzenia takimi, jakie one były. Brak tego typu szczerości, tego typu otwartości może przyczynić się do zerwania mediacji. Przy czym warto też zauważyć, że nie chodzi o szczerość polegającą na tym, aby mówili wszystko. Chodzi o to, aby jeśli mówią, aby mówili prawdę. No i wreszcie czwarta zasada, która opisuje to pogranicze pomiędzy mediatorem a stronami, która odwołuje się również do zasady prywatności, nieformalności, zasada szacunku, zasada działania w dobrej wierze, wreszcie zasada poufności. Najważniejsza i w sprawach gospodarczych, gdzie liczy się tajemnica handlowa, i w sprawach rodzinnych, gdzie wiele zdarzeń przeszłych w sytuacjach rodzinnych, w związku pomiędzy dwojgiem ludzi, mogą być rzeczywiście jak kamień na sercu, mogą bardzo uwierać i należy się z nimi uporać na mediacji, ale z gwarancją, że nie będzie niesiona dalej, że nikt nie będzie wykorzystywał tych informacji dalej. I tak samo w tej zasadzie poufności stosowany jest przepis, który mówi, że bezskuteczne jest powoływanie się przed sądem lub sądem polubownym na jakiekolwiek oświadczenia składane w toku postępowania mediacyjnego. Na straży tego wszystkiego stoi pani mediator, w tym przypadku kobieta. Ale czy kobieta, czy mężczyzna powinien być tak samo bezstronni? Jak ten znaczek, pewny mediator, leży u jego stóp zasada bezstronności. Ważniejsza od obiektywizmu, od neutralności, akceptowalności. Jeśli mediator będzie bezstronny i posiadać będzie narzędzia, znać będzie procedurę postępowania i respektować będzie zasady po to, żeby strony w mediacji czuły się bezpiecznie, to wszystko będzie dobrze. Do tego wszystkiego jedna z pani mediator po 2-letnim okresie testowania różnych modeli kształcenia, która wcześniej była osobą bardzo empatyczną, bardzo pomocną, bardzo zależało jej na tym, aby strony za wszelką cenę mogły się porozumieć. Zdefiniowała cały ten obszar swojej aktywności, że mediacja to wypracowanie w sobie stałych mechanizmów zachowań. Mediacja to stosowanie procedury. Mediacja, jakkolwiek więc nie brzmiałoby to źle, to automatyzacja zachowań. Wtedy będziemy bezpiecznie, że ten mediator nie wyrządzi nikomu krzywdy, a jego aktywność przysłuży się znalezieniu trwałej ugody. Gratulujemy pani mediator.